Moi drodzy, chcę dziś kontynuować pewną myśl, którą wielokrotnie akcentowałem w tych krótkich przesłaniach, choć nie tylko, bo w niedzielnych nabożeństwach czasem również. Dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem Lutnia na wierzbie. Niby dziwny tytuł, ale kto zna Słowo Boże, ten już wie, który psalm otworzymy za chwilkę. I może już kojarzycie mniej więcej, jaki kierunek może być tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Ale ma to moje przesłanie ogromny związek z tym, co mówiłem wcześniej, a zwłaszcza w którymś wcześniejszym zatytułowanym Drzewo czy krzew. I w tym, czyli Drzewo czy krzew, i w wielu innych bardzo mocno akcentowałem tą myśl, przygotujmy się. Przygotujmy się na coś, co może nadejść trudniejszego niż mamy nawet w tej chwili. Wielokrotnie mówiłem o tym i zachęcałem do tego, abyśmy wykorzystali ten czas, który mamy właśnie na przygotowanie. A w tym obrazie drzewo czy krzew było to szczególne. Pamiętacie, jest on zaczerpnięty z księgi Jeremiasza, 17 rozdziału, gdzie prorok Jeremiasz daje nam właśnie ten obraz. Drzewo i krzew rosnące pewnie koło siebie, a przynajmniej w takich samych warunkach blisko siebie. Później, kiedy przychodzą warunki atmosferyczne niesprzyjające, czyli upał, czyli susza, również dotyka ich to jednakowo. Natomiast absolutnie inne są efekty. Drzewo pozostaje piękne, zielone, a krzew ginie. Powodem jest coś, czego nie widać. Powodem jest coś, co jest ukryte pod ziemią, mianowicie korzeń. I mówiłem o tym, żebyśmy zapuszczali korzenie, a te korzenie zapuszczać możemy jedynie w naszej relacji z Bogiem. Wtedy, kiedy mamy czas poświęcony na to, aby Go szukać. Szukać Go tak, jak mówiłem 2 dni temu, szukać, by Go znaleźć. Moi drodzy, inny obraz, który wspominałem, choć może on jest w innym kontekście, bardziej wykonywania tego, co usłyszymy, czyli dwóch fundamentów, również przychodzą te same czynniki na takie same domy. Pamiętacie, mamy dwóch budowniczych, 2 fundamenty, 2 budynki, takie sama okolica, takie same warunki, taka sama burza przychodzi, a efekt również drastycznie inny. Jeden przeżywa koszmar ruiny, a drugi jest nietknięty. Fundament na skalę. Moi drodzy, sam Pan Jezus mówił do uczni, wstańcie, módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Próba nadchodzi. Próba zawsze jest wpisana w element życia chrześcijańskiego. I tutaj nie mamy co dyskutować, czy możemy przed nią uciec, czy nie, bo to nie do nas należy. Natomiast my się musimy na nią przygotować. A jak? Jezus mówi sam. Módlcie się. Módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Niedawno, jakiś czas temu, miałem taką szczerą rozmowę z pewną osobą, która odkrywała troszkę swoje serce przede mną i mówi, ja rozumiem, ja wiem, że kiedy będę mieć właściwy korzeń zapuszczony w Jego obecność, właściwy fundament, to przetrwam. Ale po prostu boję się. Boję się cierpienia, boję się tych wszystkich sytuacji, które mogą nadejść. Boję się tego, co może poprzedzać Jego powtórne przyjście. Boję się po prostu cierpienia, czy trudnych sytuacji, czy prześladowań. Ale wiecie, idąc tym tokiem rozumowania, rysujemy troszkę inny obraz niż jest w Biblii. Bo w tym tokiem rozumowania idąc, musielibyśmy rysować obraz taki, że dom narażony na ten sztorm, na tą burzę, na tą powódź przetrwał. Owszem, ostał się. Ale jak wygląda? Dachówki pozbijane, okna gradem powybijane, komin rozwalony i tak dalej, i tak dalej. No ostał się, ale jak wygląda? Nieprawda, nie taki obraz rysuje Biblia. Ewangelista Łukasz zwłaszcza zapisuje tak, że te okoliczności czy ta burza nie zdołała go naruszyć.
Czyli wyszedł bez szwanku. Wyszedł bez szwanku. Nie jest poturbowany. A jeżeli byśmy mieli popatrzeć na ten obraz drzewa, to jakby w mentalności mojego rozmówcy musiałoby to wyglądać w ten sposób, że drzewo ostało się, przeżyło, przetrwało, no ale jest połamane, gałęzie połamane, liście potłuczone gradem, a może uschnięte przez suszę. Ale czy tak jest obraz? Nie. Jeremiasz rysuje piękny obraz. Po tym wszystkim lub w czasie tej suszy, czy po przejściu tej suszy, ono jest wciąż piękne, zielone, owocujące, pełne owoców. Moi drodzy, więc moja odpowiedź do tamtego rozmówcy lub do kogokolwiek z was, którzy tu jesteście, a może macie ten sam tok rozumowania, a może ci, co będą później odsłuchiwać w internecie, moja odpowiedź dla was wszystkich jest taka. Jeżeli będziemy mieć mocny korzeń, właściwy fundament, to przetrwamy, ale przetrwamy pięknie. Przetrwamy bez szwanku, wcale nie poturbowani. Psalm pierwszy również podaje ten sam obraz, co Jeremiasz. Psalm pierwszy, werset drugi i trzeci. Tu jest mowa o człowieku, który zaufał Bogu, którego pokarmem jest Boże Słowo. Czytamy, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. Moi drodzy, musimy dobrze rozumieć ten fragment i wszystko to, o czym mówię. To nie znaczy, że kiedy mówię, że będziemy bez szwanku, niepoturbowani, to nie znaczy, że nic nie może nas dotknąć. To nie znaczy, że czegoś nie przeżyjemy, nie wiem, utrata pracy, inne różne trudne sytuacje, ale zobaczcie, to są wciąż okoliczności. To jest ta susza. Ja mówiąc o tym, że wyjdziemy zieloni, niepoturbowani, mówię o naszej postawie, o naszym sercu, że wciąż zielony, wciąż pełen owocu, wciąż szczęśliwy, wciąż pełen pokoju, wciąż mający słowo pociechy, wsparcia dla innych, wciąż ogłaszający, że Bóg siedzi na tronie, wciąż taki, w którego cieniu można odpocząć, mówiąc tym obrazem, lub nasycić się owocami Ducha Świętego, które wypływają z jego życia. Ale widzicie, to wszystko, co mówiłem wcześniej w różnych obrazach, co teraz w parę zdaniach przypomniałem, to jest ten obraz, ale widziany z jednej perspektywy. Tylko z jednej perspektywy. Czyli dotyczy jakby mnie samego czy ciebie osobiście. On dotyczy jakby budynku mojego życia czy drzewa mojego życia czy twojego. I prawda jest taka, że jeżeli będę się przygotowywał, to przetrwam i pięknie przetrwam. Jeżeli nie, to poniosę porażkę. Ale to cały czas dotyczy tego jednego aspektu czy perspektywy. A dziś chcę zająć się w oparciu o ten sam obraz inną perspektywą. Właśnie tą inną perspektywę zatytułowałem Lutnia na wierzbie. Czyli chodzi o wpływ na innych. Do tej pory mówiliśmy o sobie samym, a teraz chcemy powiedzieć o wpływie, jaki mamy na innych. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wycieczce w Izraelu. Niektórzy byli, więc potrafią odświeżyć sobie, a niektórzy ruszcie wyobraźnie, jedziecie autokarem, widzicie przez okno właśnie takie sytuacje, które opisuje Jeremiasz, czyli pustynny krajobraz. Widzicie pełno suchych krzewów, można widzieć drzew. I gdzieś tam pośrodku tego jest jedno piękne, soczysta zieleń. Myślicie, czy to prawda, czy to jakiś fotomontaż ktoś tu zrobił? Co to jest? Być może niektórzy by zawołali do kierowcy, żeby się zatrzymał, bo chcecie się temu przyjrzeć. Co to ma być w ogóle? Skąd się wzięło takie jedno drzewo całkowicie inne? Wiecie, do czego zmierzam? Takie drzewo skupia uwagę. Takie drzewo przyciąga wzrok. Takie drzewo robi wrażenie. Nie można go pominąć. Nie można przejść obok i nie zauważyć go. Nie można przejść obok i nie zainteresować się tym, czego ono takie jest.
Moi drodzy, moja i Twoja postawa, naszego zapuszczania korzenia czy dbania o fundament ma wpływ na nas samych, o czym mówiliśmy, ale ma ogromny wpływ na innych. Jezus mówi, że jesteśmy światłem świata i z tym nie możemy polemizować. Jezus nie mówi, starajcie się być światłem świata. Jezus mówi, jesteście. Problem w tym, jak świecimy. Jezus mówi, jesteście światłem, czy tą świecą, która świeci w domu, oświeca tych, którzy są w domu. Ale tam jest inny problem. Tam może być ktoś, kto weźmie ten naczynie, jak warszawska Biblia mówi, ten korzec. To jest po prostu pewne naczynie, które przykryje tą świecę i już nie świeci. No może sobie tam świeci pod tym, ale nikt tego już nie widzi. Pytanie, czy nie pozwalamy się przykryć korcem strachu, korcem niewiary, korcem braku zaufania, naczyniem obawy o przyszłość i wtedy nasze światło gaśnie. Albo świeci tak, że bardziej dymi niż świeci. A wiecie, jak świeca mocno dymi, to raczej to jest drażniące dla oczu niż przyjemne światło. Przeczytajmy właściwy psalm, o którego rozpocząłem, z czego cytat wziąłem do tytułu, to jest psalm 137. Pierwsze 4 wersety. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Na tamtejszych wierzbach powiesiliśmy nasze lutnie. Gdyż ci, którzy nas zniewolili, żądali tam od nas pieśni. Nasi ciemiężcy chcieli radości. Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Ale jak tu śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Judejczycy, którzy zanim zostali zabrani do niewoli, którzy mieszkali sobie spokojnie w Jeruzalemie, którzy co sabat albo i częściej bywali w świątyni, cieszyli się Bogiem. Na ile to robili szczerze, na ile to robili z przyzwyczajenia, to już nie wnikam w to teraz. Ale chodzili do świątyni, oddawali Bogu chwałę, śpiewali Mu, przynosili Mu ofiary. I to wszystko ludy okoliczne przecież widziały. Ludy okoliczne ich znały, znały ich historię, znały fakty, które były i do dziś są nam znane, czyli wyprowadzenie z Egiptu, wszystkie te wielkie cuda. Wiedzieli, że to jest wyjątkowy, absolutny lud. I teraz przeżywają koszmar. To są traumatyczne przeżycia. Gdzie to nie tak łatwo jest sobie wyobrazić nam, którzy mamy spokój. Ale to była wojna, po prostu wojna. Babilończycy przyszli i tam nie malowali się z nikim. Wiele ludzi zginęło, wiele ludzi zostało rannych. Ci, którzy byli w stanie znieść trudy drogi do niewoli, zostali zabrani. I teraz siedzą tam w Babilonie, jak tu jest ładnie poetycko napisane, nad rzekami Babilonu i płaczą. I nie są w stanie śpiewać. Piękny jest ten symbol tych lutni na wierzbie. Odwiesili swoje instrumenty. Narzędzia chwały odłożyli na bok. Nie przydadzą się. Nie jesteśmy w stanie śpiewać. Nie jesteśmy w stanie się radować. Zbyt ciężkie doświadczenie. Pamiętacie psalm 34, który cytowałem już tu dziesiątki razy, który był moim czy naszym ulubionym psalmem na przełomie tego roku? Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Dzięki, że mi podpowiadacie, jak to miło słyszeć. W każdych okolicznościach. Pieśń zwycięstwa na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Ale wiecie, lud izraelski, Judejczycy konkretnie, przeżywali takie okoliczności, że nie mogli tego robić, lub nie chcieli, lub nie byli w stanie. Zauważcie, że powiedziałem teraz troszkę inaczej. Przeżywali okoliczności. Już nie mówię o Babilonie, o wojnie, mówię ogólnie okoliczności. Dlaczego? Dlatego, żeby to przenieść po prostu na współczesność, okoliczności, które dotyczą również nas. Różne okoliczności dotyczą również
nas. Wiecie, kiedy lud izraelski tam siedział i płakał i nie był w stanie zaśpiewać Bogu pieśni chwały, to ludzie na to patrzyli. Babilończycy to obserwowali i pewnie się dziwili, bo przecież znali ich, bo przecież, tak jak powiedziałem, wiedzieli, że to jest lud szczególny. A teraz przyszli i co? My też jesteśmy obserwowani. Moi drodzy, jesteśmy bardzo obserwowani. Zawsze byliśmy. Ale powiem wam, że kiedy przyszedł trudniejszy czas, myślę, że jesteśmy o wiele bardziej obserwowani. Ci, którzy nas znają, ci, którzy słyszą nasze świadectwo, ci, którym wcześniej mówiliśmy o tym, jak wielki jest Bóg, jak się o nas troszczy, jakie mamy w Nim zaufanie, jak nas zaopatruje. Teraz, kiedy przychodzi jakaś forma weryfikacji, myślę, że jesteśmy o wiele bardziej obserwowani. Czy to, o czym mówiliśmy, teraz żyjemy tym? Czy mamy z tym problem? I oto Babilończycy mówią takie słowa. Oni żądali od nich pieśni. Mówią, zaśpiewajcie nam jakąś pieśń radości, pieśń Syjonu. Dlaczego oni w ten sposób mówią do Izraela? Czy oni są na tyle wredni, że chcą im jeszcze bardziej dokuczyć? Oto mało, że ich sprowadzili do niewoli, to jeszcze chcą ich jeszcze bardziej, nie wiem, upodlić, żeby czuli się jeszcze gorzej, że teraz pokażcie swoją radość w takich okolicznościach? Nie sądzę. Naprawdę nie myślę, że tak jest. Zrozumcie, Babilończycy to również przecież są ludzie, normalni ludzie, ze swoimi emocjami, ze swoimi pragnieniami. Jak to nieraz mówię, z tą dziurą w sercu na kształt Boga. Tak, tak samo ci ludzie czegoś poszukiwali, tylko może nie wiedzieli jak i gdzie. I teraz mają okazję. I teraz mają okazję, oto ten niezwykły lud jest tutaj, u nich, na ich terenie. I mieli nadzieję, że teraz zobaczą żywego Boga. Że teraz może coś zmieni się w ich życiu, kiedy ten lud tam z dalekiej Jerozolimy jest tutaj. Niestety, nie zdali tam wtedy egzaminu. Nie mogli. Nie potrafili. Znaczy złe słowo nie mogli. Mogli. Tylko nie podjęli tej decyzji, żeby to zrobić. Moi drodzy, nasi sąsiedzi, nasi znajomi, jak powiedziałem, bardzo nas obserwują. Może czasem nawet nas wciągają w rozmowę. O koronawirusie, o pracy, o wszystkim, o maseczkach, o tamtym, o siamtym. Myślę, że może podświadomie nawet, nie po to, aby usłyszeć kolejne narzekania, aby usłyszeć to wszystko, co słyszą od wszystkich, ale może po to, żeby usłyszeć od nas słowa nadziei, aby od nas usłyszeć słowa radości, pieśń chwały, aby od nas usłyszeć coś, co przyniesie im ulgę, coś, co spowoduje, że odpoczną w cieniu naszego drzewa, czy nakarmią się owocami Ducha Świętego wypływającymi z nas. Już ląduję. Pytanie, czy znajdują? Pytanie, czy znajdują to, czego szukają? Czy przypadkiem nie jest tak, jak tam w Babilonii chcieli usłyszeć pieśń radości, ale nie usłyszeli. Obyśmy nie byli w takim miejscu. Jasne, że nasze przeżycia nie dorównują, czy nie są porównywalne z tamtymi. Ale nie wiemy, co jest przed nami, kochani. I tu nie chodzi tylko o czas pandemii. Tu chodzi przecież o życie, o to wszystko, co przeżywamy. Ludzie w tym świecie chorują i my chorujemy. I tak dalej, i tak dalej. Te same problemy nas dotykają, ale czy jest różnica? W tym, jak się zachowujemy. Na koniec pewna anegdotka i na niej zakończę. Będziemy Boga uwielbiać. Do pewnego człowieka przyszedł kolega w odwiedziny. No wiadomo, jak to jest, usiedli, wypili kawkę, pogadali sobie. No i po jakimś czasie gość odjechał. Ten, który był gospodarzem, za chwilkę zorientował się
I dzwoni do niego i mówi mu, słuchaj, no głupia sprawa trochę jest, ale muszę zadzwonić. Wiesz, 100 zł leżało na półce, zanim przyjechałeś. No jak pojechałeś, to stówa zniknęła. Tamten gość mówi, coś ty, mnie podejrzuje, że ja bym ci tą stówę ukradł, no jak możesz? Gospodarz mówi, nie wiem, ale fakt jest taki, że stówa była i jak pojechałeś, to stówy nie ma. No. I tyle. Po kilku dniach stówa się znalazła. Wpadła za półkę. No i ten gospodarz, który z tą stówę niby stracił, dzwoni do tego przyjaciela i mówi, sorki, no głupia sprawa, znalazła się. Była za półką. A ten mówi tak, no okej, ale niesmak pozostał. Ale niesmak pozostał. Słuchajcie, dlaczego mówię ten przykład? Stówa się znajdzie. To znaczy, koronawirus minie. Pandemia minie. Oby nie pozostał niesmak. Po naszym zachowaniu, po naszych reakcjach. Oby nie pozostał niesmak po tym, w jaki sposób dziś funkcjonujemy. Jeśli nie mamy prawdziwego zaufania do Boga, jeśli nie potrafimy śpiewać pieśni radości wtedy, kiedy inni nas obserwują. Oby niesmak nie pozostał. Bo czas tych wszystkich sytuacji wierzymy, że przeminie. Ale żeby ktoś nie powiedział, ale niesmak pozostał. Jego potem trudno jest naprawić. Moi drodzy, mamy dwie perspektywy tego samego obrazu. Drzewo, czy krzew, czy tam inne. Jedna dotyczy nas samych, byśmy się ostali, byśmy byli mocni, byśmy wyszli bez szwanku. Ale druga dotyczy tego, jak oddziałujemy na innych. Może w dzisiejszych czasach to jest właśnie jakieś narzędzie ewangelizacji. Że ludzie przejeżdżając autokarem obok naszego życia, oczywiście to obraz, muszą się zatrzymać i popatrzeć, co to jest za drzewo. Skąd takie zielone? I zapytają, a my będziemy mogli odpowiadać. Amen.